Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kanału Detail Look at Cars. Dzisiaj zapraszam do obejrzenia Toyoty Yaris w wersji hybrydowej. Na samym początku bardzo serdecznie chciałbym podziękować salonowi Toyoty w Kielcach przy ulicy Radomskiej 168 za użyczenie mi samochodu do testu. Zapraszam do zapoznania się z ofertą Toyoty Yaris Hybrid oraz wielu innych modeli na stronie toyota-romanowski.pl. Zapraszam również bezpośrednio do salonu Toyoty, gdzie zaznajomią się Państwo z ofertą konkretnych modeli Toyoty. Ponadto mogą Państwo skorzystać z usług serwisowych, znajduje się tutaj serwis mechaniczny, a także blacharsko-lakierniczy. Toyota Yaris to oczywiście autko miejskie, więc dodatkowo z technologią hybrydową to zmaksymalizowanie oszczędności. Otwieramy samochód i przyjrzyjmy się z bliska, jak prezentuje się ten oto samochód miejski. Bardzo fajnie pasujący kolor karoserii do charakteru samochodu, błękitne srebro. Samochód wyposażony jest w standardzie Dynamic, dodatkowo z pakietem VIP Envision. Jak na takie małe autko miejskie, bardzo fajne, miękkie, materiałowe wykończenie. Dodatkowo z elementami skórzanymi. W autku znajduje się również bardzo dużo takich smaczków, jak na przykład szwy w kolorze niebieskim, które podkreślają ten hybrydowy charakter samochodu. Podobnie jak w poprzednich modelach, które prezentowałem na moim kanale w wersjach hybrydowych, różnica między włączonym a wyłączonym silnikiem jest po prostu żadna. Włączamy światła mijania, światła przeciwdzielne oraz światła awaryjne. Wszystkie cztery szyby sterowane są elektrycznie. A teraz przyjrzyjmy się samochodowi z zewnątrz. Przednie światła to jazdy dziennej typu LED. Tylne światła, pozycyjne oraz stopu również są LED-owe, co bardzo fajnie się prezentuje, zwłaszcza w nocy, co zaraz Państwu pokażę. No i oczywiście jeszcze lampy przeciwmgielne. Elegancki design tego małego autka miejskiego podkreślają również 16-calowe felgi aluminiowe. Kierunkowskazy w lusterkach, które są elektrycznie regulowane, a także podgrzewane. Przyciemniane tylne szyby. Wymiary samochodu przedstawiają się następująco. Długość to 3905 mm, szerokość to 1695 mm, natomiast wysokość to 1510 mm. No, jest to Yaris, czyli autko małe, zgrabne, no ale dodatkowo z technologią hybrydową, a przy masie własnej lekko ponad tonę, 1085 kg, naprawdę zredukujemy wydatki na paliwo, zwłaszcza jeśli ktoś jeździ bardzo dużo po mieście. Jak już wcześniej wspominałem, elektrycznie sterowane lusterka. Mały schowek, a przecież schowki zawsze się przydają. Blokada drzwi, blokada szyb elektrycznych. Skórzana kierownica, która jest regulowana w pionie i w poziomie. Wyposażona jest również we wspomaganie. Przyciski w kierownicy do obsługi radia CD, a także do obsługi zestawu Bluetooth. Tempomat. Toyota Yaris Hybrid wyposażona jest w komputer pokładowy z dotykowym wyświetlaczem. Mamy tutaj monitor energii, który m.in. pokazuje nam poziom naładowania akumulatora. Informacje o trasie, czyli średni zasięg, średnie spalanie, bieżące spalanie. Oczywiście radio CD MP3. Do dyspozycji mamy 6 głośników. System multimedialny Toyota Touch and Go. Dodatkowo zestaw głośnomówiący Bluetooth, Bluetooth Audio. Mamy również do dyspozycji nawigację satelitarną, menu w języku polskim,
Komunikaty drogowe, informacje o fotoradarach, są również dostępne multimedialne aplikacje, takie jak np. SMS czy prognoza pogody. Automatyczna dwustrefowa klimatyzacja, co moim zdaniem znacznie podnosi komfort jazdy tym autkiem miejskim. Gniazdko. Mamy również dostępne schowki z przegrodą na napoje. Jeśli ją wyjmiemy, mamy więcej przestrzeni dla schowka. Kolejne schowki oraz miejsce na napoje. W Toyocie Yaris Hybrid płynność jazdy zapewnia nam przekładnia automatyczna SVT. W aucie miejskim oczywiście nie może zabraknąć kamery cofania. Te przyciski dają nam pełną kontrolę nad trybem pracy układu hybrydowego. Składany skórzany podłokietnik przedni, chłodzony pojemny schowek, oświetlenie wewnętrzne z funkcją Follow Me Home. Bardzo fajne jest również to, że małe autko miejskie zostało wyposażone w dach panoramiczny. W tym autku pomyślano również o bezpieczeństwie. Jest on wyposażony w przednie poduszki powietrzne kierowcy oraz pasażera, w boczne poduszki powietrzne, w kurtyny powietrzne oraz poduszkę kolanową kierowcy. A teraz sprawdźmy, jak będzie podróżowało się pasażerom tylnych siedzeń. Tylna kanapa również z elementami skórzanymi. Standardowo jest dzielona 60 do 40. Jak na tak małe auto, dach panoramiczny jest naprawdę spory. Toyota Yaris to małe auto, ale pasażerowie tylnych siedzeń mają przestrzeń, aby wygodnie podróżować. W małych samochodach miejskich nie możemy się spodziewać olbrzymich bagażników, jednakże 286 litrów spełnia swoje zadanie jako bagażnik. Pakiet naprawczy oraz koło dojazdowe. Oczywiście, jeśli chcemy zwiększyć pojemność bagażnika, mamy możliwość złożenia tylnej kanapy. Teraz otwórzmy zbiornik paliwa, którego pojemność to 36 litrów. Malutki, no ale przecież przy takim spalaniu po co większy. Producent jako średnie spalanie w cyklu mieszanym podaje 3,7 litra na setkę. Mi udało się na trasie osiągnąć wynik 5,6 litra na setkę.
Czyli i tak nieźle, ale gdy zrobiłem test po mieście, osiągnąłem 4 litry. No a teraz otworzymy maskę, no i zobaczymy, no bo przecież nie usłyszymy, układ hybryd Synergy Drive. Układ hybrydowy w Toyocie Yaris Hybrid to połączenie silnika spalinowego o pojemności 1,5 o mocy 75 koni wraz z silnikiem elektrycznym o mocy 61 koni mechanicznych. Cały układ hybrydowy ma moc 100 koni mechanicznych. Dzięki tej mocy Toyota Yaris Hybrid osiąga prędkość maksymalną w wysokości 165 km na godzinę, a do setki rozpędza się niecałe 12 sekund, czyli w 11,8 sekund. No i to by było na tyle w tym odcinku mojego kanału. Zachęcam do obejrzenia innych filmów z mojego kanału, również do komentowania, dawajcie suby, odwiedźcie mojego Facebooka. Dzięki wielkie, na razie.